Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Partiatik! Będą walczyli o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek. Idziesz po kolację? No to akurat. Drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. Witam Kamil. Szósty w loży mistrzów, ta sama drużyna. Witamy gorąco. Dwa odcinki cię nie zbawią, no dwa te już tak. Prawda, no, koala, fajnie by było, ale no, nie ma już od lat. Może wróci kiedyś tam. Oj, dobrze, chyba jutro obejrzymy. No i przede wszystkim. Ale nie wiem, gratulacje. Czy w ogóle. Po raz szósty zasiadają Państwo w Loży Mistrzów. Wygrali Państwo w awanturach o kasę gotówkę 82 100 zł i Seata Ibizę. Piękne. Pula nagród w naszej grze jest nieograniczona. Po prostu mistrzowie z programu na program zbierają pieniądze. Jak dzisiaj forma, Panie Radosławie? Forma bardzo dobra, jesteśmy wypoczęci, czujemy się świetnie i czekamy na rywali. Wybacz. Widzę, drużyna uśmiechnięta, pewna siebie. Pani Ewo, a pani jak się czuje w tej chwili? No, bardzo dobrze. Chcielibyśmy nadal zachować swój tytuł mistrzów i mamy nadzieję, że tego dokonamy. No to szukuję. Skąd wiedziałeś, co to Korynki? Pani Ewo, proszę powiedzieć, jaka kwota by panią satysfakcjonowała? Żeby już powiedzieć sobie, no mogę już tak to luźniej potraktować. Nie muszę 2 miliony skupić. Euro. Przypomnę, teraz łącznie z wartością samochodu ponad 100 tysięcy złotych. No, szczerze powiedziawszy, to... Już. Mam ochotę na jeszcze trochę więcej. O, dobrze. Bardzo słusznie. Żydgę. Doceniam to. A powiedzcie państwo, jaka jest rola pana Stanisława? Co? Akurat on jest już? A, bo to jest Agata, racja. Że nie. To nie, wybacz. Pan Masz Stanisław, rację, jak tak. Już pan Krzysztof wielokrotnie podkreślał, jest naszym czarnym koniem. Czasami zastanawia się trochę dłużej, zanim udzieli odpowiedzi. Czasami przed odpowiedzią jeszcze opowie dowcip i wtedy pada odpowiedź. Ile Ibiza kosztowała? Wakacje? Niektórzy mówią diament drużyny mistrzów, pan Stanisław. Kurde, to jest ciekawe pytanie, no. Mistrzowie właściwie nigdy nie grali w naszej grze. Zależy jak to liczyć. Licytują coraz bardziej ostro i właściwie w każdej grze grają. Bo... Panie Radosławie, a ja dowiedziałem się z moich źródeł, że czeka pana bardzo ważne życiowe podobnie wydarzenie. Jak teraz? Tak, wraz z żoną spodziewamy się dziecka. O! Może się urodzić lada chwila. Tera ma 20 parę lat. Jesteś tu na czacie? Jak ma na imię? Jest to dla mnie duże przeżycie, tym bardziej, że zdecydowałem się asystować. Uczestniczyć przy procesie tworzenia. A. Żonę, wiadomo, to jest... że tak powiem, ciężki kawałek chleba i chciałbym dodać jej otuchy. Tylko my wiem, także. Czy... Wszystkiego dobrego. I witamy naszych mistrzów już po raz szósty w loży mistrzów. Tak więc zwycięska drużyna z pierwszego etapu, niebieska, zielona albo żółta, zmierzy się z mistrzami w finale. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz siódmy zasiądą w loży mistrzów. No pomagał zrobić dziecko. Ustąpią swojego no. miejsca nowym mistrzom. 50% jest od niego. Tak, Rukaszu, no. No ale to właśnie ten spokój. On musi sobie zapalić, żeby być spokojnym odcinku. Otrzymują państwo ode mnie w tym momencie po 5000 zero emocji. Te pieniądze będą służyły do licytacji. Za chwilę przeczytam pierwszą Random kategorię. Bruce ma teraz 30 parę lat, to nie jest jego syn, nie pisz nawet tak. Kiedy państwo ją poznają, jego syn ma w dzisiejszych czasach 22 lata, tak? Dzięki. Kurde, kolejny z nikiem w dupę, niczym tatuaż z AU, z tego, a tak w ogóle, sernik, o, dzięki za Prima, witam, dziękuję bardzo. Zaczniemy licytację, ta drużyna, która zapłaci więcej za pytanie, więcej włoży do puli, ta będzie odpowiadała, jeżeli odpowie prawidłowo. Sernik, dzięki za Primika i tak, dobrze. Wygrywa pieniądze za to pytanie, jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą... Nie przeczytał unsub. Dobra, sernik, napisz jak się czyta ten nick, bo będę mówił sernik. Ostrzegam. Posłuchaj. Do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie. Losuję pierwszą kategorię. Jak się czyta nick? Sernik? AH66 to git. Czyli sernik. A widzicie.
Literatura polska. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 700. Zieloni 700. Żółci 800. To tak dziwnie robią. Niebiescy 1000. Żółci 1100. 1100 żółci, co dalej? Zieloni 1300. Tego odcięło chyba. Masz 1400 żółtych, słuchaj niebieskich. 1500. Po raz pierwszy. 1600. Kolejny padaczka. Znowu w żółtych. Mam dwa od niebieskich. I to jest dwa po raz drugi i 2000 po raz trzeci. Nie wiem, nie ogarniam tego. Dobra, Mickiewicz. Z góry ci mówię. Będą odpowiadali niebiescy. W puli pytania mam 4900 zł. Tak? Zanim przeczytam pytanie, krótka przerwa reklamowa. Bądźcie z nami. Super. Odcinek to 5 minut. Dziękuję bardzo, Keeper. Keeper dał na Goliborde 50 zł. Dziadek i widzowie, fajnie, że jesteście splowe. Dziękuję, Keeper. Dziękuję, kochany widzu. Powiem ci jedną rzecz, jak już tak spauzowałem na chwilę. Po pierwsze, spejsowe dla ciebie. Po drugie, Jasper Radość, fajna emota. Dzięki ci bardzo, kochany widzu. Oglądają państwo Awantura o kasę. Nie przedłużaj lamusie, posłuchaj. Co ty... Posłuchaj. Dobra, nie będę. Kedali niebiescy, w puli pytania mam 4900 zł. Jak brzmi nazwisko autora dramatu Uciekła mi przepióreczka? Minuta na zastanowienie się. Nie mam pojęcia, co to nawet znaczy. To nie będzie mi śpiewi. Tu ten mamon. Chcemy licytować podpowiedź. Racja, Defro, to wybacz. Mortadeliusz 60. Kupić. Tupa. Mortadeliusz. Proszę, 1000 zł. Drogo, ty. Możemy dać 600. Oj. Zdenerwowali. Dobrze, 800. Proszę bardzo. Oto cztery warianty. Jedyny jest prawidłowy. Stefan Żeromski, Ireneusz Iredyński, Leon Kruczkowski, Stanisław Różewicz. Ja znam tego pierwszego. To daję go. Żeromski. I mam to w dupie. Balaszek. Balaszek. Co jest? Ja nie wiem, nie jest. Co jest z tymi żółtymi? Tak, o to chodzi. Ja daję Żeromskiego, ale nie wiem. Całkowite RNG. To Różewicz. Żółci także licytowali wysoko. Jaka byłaby państwa odpowiedź? Stefan Żeromski. Nasza odpowiedź, Stefan Żeromski. Stefan Żeromski, to byłaby dobra odpowiedź. Easy, easy. Easy, bo RNG oddało. 4900 zł przejdzie do puli następnego pytania. Czy któryś z panów podpowiadał, że Żeromski? To był myślnik. Bo tak coś słyszałem. Takie różne były uwagi. A który z panów? Kolego. Szkoda, że panowie nie posłuchali się pana Macieja. W tej chwili stan kont dobrze jest mówisz, następujący. Krzysztof. Prowadzą zieloni 3700 zł, po nich żółci 3400, niebiescy 2200. W puli do następnego pytania przejdzie 4900 zł. Losuję kolejną kategorię. Przed nami chyba nieskończoność by było. 5 pytań. Nigdy by się to nie skończyło.
Piłka nożna. Piłka nożna. Nie lubię tej kategorii. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od wyglądają każdej drużyny. Na... Niebiescy 300. Mądry. Zieloni 700. Zieloni 700. Ale ich odcięło. Nie, to zielony. 700 po raz trzeci. Ja pierdolę, tyle 600 pól, nie wiem. Boże, czemu te teamy zawsze są opóźnione? Panie Wojciechu, to pańskie hobby? Tak, ale aby pytanie było... No to nigdy nie wiadomo, czy się uda. Zobaczmy. Proszę państwa, ale ja powiem, że jeżeli zieloni odpowiedzą, to zrobią rewelacyjny interes. Bo za jedyne 700 zł, które włożyli do puli, Irena, mogą otrzymać z powrotem 6100. Może ona powie. No, jesteśmy za. Najgorzej, nie? Zobaczymy. Oto pytanie. Nie wie co. Jakim wynikiem bramkowym jo. Zakończył się mecz Niemcy-Arabia Saudyjska? 8-0. 2002. 8-0 Niemcy. Tak, takie Rukaszu nie zdziwiłbym się, jak będzie. Nie wspieram dwa. Nie wspieram. Zaraz zobaczymy, ile no. Mówili, że się nie znają. Jako Jarbeku Rupi. Miętka. Podpowiedź. Chciałbym kupić podpowiedź. Proszę bardzo. 2700. Taki, to nie był taki ważny mecz, może 1500. To pierwszy mecz reprezentacji Niemiec. Ale nie inauguracyjny, może 1500. Proszę. O kurde, zbił. Nice, i tak, ale drogo fest. Przecież w puli jest dużo. 6-0. Ty, 8-0 jest. Jest 8-0. 8-0. 9-0. Drugi raz RNG odda? Minuta na zastanowienie się. Jest szansa, że... Dzięki tequila. Jak mnie nazwiesz jeszcze raz, widzę MRB Instantunsów i zgłaszam twój kanał za rasizm. Dziękuję bardzo, wybacz mi. Czasem mnie nosi, ale to w emocjach, o. Dzięki bardzo. Jak jeszcze raz napiszesz enough, to instant do ciebie jadę i robię z ciebie zupkę instant. Jeszcze by powiedzieli GTA. 8-0. 8-0, taki był wynik. Ja pierdolę, jakie RNG. Dwa razy pieprzony fart. Pula nam rośnie, w tej chwili już 6100. Z takim przed... fartem bierz kamerę i do kasyna z widzami. Licytacją. No losuję kolejną kategorię, 4 pytania do zakończenia pierwszego etapu. Każdy jest równy, masz rację, Fając. Wybacz te chwile. A ile to lat było? 15. Dlatego ty taki ten, piskaty, że kategoria tak powiem. Świat 15 polityki. Lat. Ale to listwa siądzie i spokój. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300, zieloni 300, kto przepraszam cię, no przepraszam. 7 kafuli. Mam 1100 żółtych. Babank zieloni, babank zieloni. 1100 po raz trzeci. Ja mam pytanie do niebieskich. Dlaczego państwo nie licytowali więcej w puli mnóstwo pieniędzy? Każdy jest równy, no, zagapiliśmy się. Tak. Tylko nie arty. A dlaczego zieloni, gdyby zagrali wabank, mieliby pytanie? I ogromną pulę pieniędzy. Panie Wojciechu. Zależy też od pytania by było. No tak, ale wtedy mielibyście szansę na zwycięstwo. Bo 8,5 tysiąca już w tej chwili jest w puli. No cóż, w takim razie gratulacje. Za jedyne 1100 zł kupili pytanie żółć, jeżeli odpowiedzą prawidłowo. Nie, jestem po prostu głupi oni. Dzięki Maklowin. Siema dziadek, mam nadzieję, że dziś to ty załadujesz kosę ufoludowi. Dziękuję bardzo. No, on mi ręce urwał. Dopiszemy do ich rachunku 8,5 tysiąca. Oto pytanie. Ręce ja bym urwał. Kategoria świat polityki. W którym roku powstała partia o nazwie
Sojusz Lewicy Demokratycznej. 90? Ale... 90 na 100%. SLD, no przecież to jest stara partia jak świat. Ja daję 90 tuż po komunie od razu. Zobaczymy. Pani Marzeno, to bez żadnej tajemnicy. Czemu oni gadają 2000? To jest u nich dosłownie 2 lata temu i by nie wiedzieli? Proszę rozmawiać normalnie. Na pewno starsza. Możemy wziąć podpowiedź? Zawsze. Za wszystko. Proszę zaproponować cenę. O, Transorek, witam. Dobrze czytam twój nick? Po raz pierwszy. Ja powiem panu w ten sposób. W puli tego pytania jest 8,5 tysiąca. Proszę jeszcze chwilę pomyśleć i zaproponować coś. 500. Nie sprzedam panu podpowiedzi. Jeszcze troszeczkę proszę pomyśleć. 8,5 jest w puli tego pytania. Gonił się. No, 600. 1500 i sprzedane. 1100. Bez podpowiedzi lecisz, Roman. 1200, proszę bardzo. Dobrze. Proszę. Ty ja bym tak zbił, to dziwne. Dało się. Oto cztery warianty, jedna... Ja bym dał 90 rok. 1991, 1999... O kurde, to 91, bo 89 na pewno nie. To 91. 2000, 1989. To jednak dobra ta podpowiedź. O kurde, ty oni gadają 99, oni raczej lepiej wiedzą, bo to jest dosłownie przed chwilą u nich. Wiecie, my oglądamy zapis jakby przeszłość, cofnęliśmy się w czasie. Chyba, że oni są głupi, a ja daję 91, bo to pierwsza myśl. Znaczy 90 była, no ale jak nie ma, no to 91, no bo to najbliżej. 89 na pewno nie. Były wybory. Ostatnie 2000. Jestem za 2000. 99? Nie. Reklamę dla SLD robił twój ojciec? Jak to wyglądało? W sensie te takie co na płotach wywieszają i tak dalej? Te plakaty? Może tak być, więc zobaczymy. Wziął ci do domu, Jasper Radość. Jest to rok 2000. A moim zdaniem wszyscy buczeli. Miała inne zdanie. Pani Wiolu, co pani myślała? 1999. I to byłaby dobra. O kurde, 99! To co? Bo to jest sojusz. Czyli musiało być coś przed tym, ale co? Bo to jest tak, to jest coś jak. Ta Hołowni partia teraz, nie? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. Zlepek. Tequila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł. Dziadek uciekam na nocą zmianę. Miłe serer. Może uda mi się live na jednej słuchawce, by słuchać twoich kryptorasistowskich żartów. Każdy jest równy. Ale gdzie ty idziesz w tupę? 1999. Nie no, powodzenia. Jak coś to wiem, że jesteś i nie możesz odpisać, więc będą szpilki leciały. Oczywiście żartuję. Powodzenia. Już na początku będzie 8,5 tysiąca, jeszcze 3 pytania do końca finału, a powiem państwu, że stan... Nie, to jest ciekawe, ale zobaczę, bo to mnie zaciekawiło SLD. Rzeczywiście 99. Dobra. Koalicja ta była skupiona wokół partii, co? Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej została w 91. Co? Co? To się tak wcześniej nazywało? PZPR. O dziś... Ja pierdziele.
To oni na... Ty! To jest legalne, żeby oni nadal byli w Sejmie? Pan kont jest bardzo no, niski. Prowadzą zieloni, mają 1200 zł, a niebiescy i żółci po 900 zł. Bo w puli już na początku mamy 8,5 tysiąca. Tyle przechodzi do puli następnego pytania. Losuję. Ty jak to możliwe? Przecież oni dosłownie po zmianie systemu czerwoni, że tak powiem, założyli partię, która istnieje do dziś. To jest ciekawe. Nie wpiszę nic. Kategoria ciekawostki. Ale SLD jest teraz... SLD teraz nie ma chyba tak... SLD nie połączyło się z Hołownią? Czy to jaka partia? Jaka to jest ta Polska 2000 coś tam? No to chyba oni. Byle po 200 zł od każdej drużyny i słucham pani... A, PSL, a. PSL. To gdzie oni są? Lewica to są oni. Okej. Okay. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400 żółci. Puli 10 tysięcy. 400 po raz drugi, 400 po raz. Zieloni 600. Żółci. Żółci. Po więcej. Żółci ile? 700 po raz pierwszy, 700 po raz drugi. Niebiescy baba! Boże, jakie zjorusy, no nie mogę. Chłop ledwo to powiedział, anemik. Co tu się dzieje? Żółci do domu. Ty, dosłownie, jeżeli źle odpowiedzą, to zieloni wygrali nic nie robiąc. Trochę ich zda. Kiedy obserwowałem tą licytację, dziwiłem się, że od razu nie poleciało wabank. Przecież w puli pytania od razu było 8,5 tysiąca. Zastanawiałem się, dlaczego państwo tak spokojnie licytują i w sumie no, pozwolili zagrać wabank niebieskim. Każdy mógł to zrobić. W puli tego tak, pytania wróci. 10 tysięcy złotych. A ja dwa razy. Cieszysz się? Znaczy fartem, no ale dwa razy. Nikt mi nie powiedział z was, podpowiadajcie. Goniu, nie teraz, nie teraz. Bank, później powiecie mi coś, ty kurde zrobił. Nie, nie, chodzi mi o nie. Bitka będzie z Ireną. Irena, ale... Jakie 3000? Ty nie masz tylu pieniędzy. Nie wiem, co on mówi w ogóle. Chłop nie wie, gdzie jest. Chłop dosłownie nie wie, co się robi. Dzieje. Drop. Jak zieloni wygrają fartem, to to jest jakiś absurd. Jeszcze mistrzów pokonają. Co pytacie jest? Jak nazywa się ten przedmiot? Kompas. Nie. Jest taki kompas. Mogę zobaczyć, czy cię mam? To kąt mierzy, to jest kąt mierzy. Busola? Ty. Możemy powiedzieć, to jest kąt mierzy. Może tak być. Minutnik. Taki do jajek? 30 sekund. Marek, co przynajmniej, nie wiem, coś z dziedziny tego. Do domu. Zieloni w finale, no way. Niebiescy do domu, Jasper Radość. Żółci też do domu, Jasper Radość. Co jest? Nie mogę. Druga strona też ten koniec, widzisz? Odpowiadamy. Nie wiem, co to jest. Jest to kątomierz. Tam jest coś z dziedziny. Coś, coś z dziedziny. Niestety, panowie. Ale jaki? To jest suwak logarytmiczny w wygodnej formie zegarowej, wersja kieszonkowa. Boże, to... Nawet nie wiem, co to jest. To jest coś, zanim kalkulatory były? Nie, no przy kalkulator jest stary jak świat. W sensie, nie aż tak, ale do logarytmów. Ty, co to jest? Suwak logarytmiczny. Sprawdź. W ten sposób... No nie wiem, co to jest. Jest coś takiego jak suwak logarytmiczny, ale w ogóle inaczej wygląda. A, bo to jest kieszonkowy, on powiedział. To było używane
To zostało wynalezione w 1632 roku. No i używane do lat 80. XX wieku. Ja pierdziele. A ten konkretny, co tu mieli, to był ruski. Nie wspieram. Niebiescy muszą zakończyć grę. Bardzo panom dziękujemy. Żółci też zakończą. Znałeś typa, co mi nalazł? No nie znałem. Witam, Machoń, witam. Dzisiaj siedzisz, czy też... A nie, czekaj, ty do pracy jesteś po streamie, racja. Będziesz siedział na noc? Zacząć licytację, a więc państwo już nie mogą licytować, dlatego państwa również musimy pożegnać. Wygrali państwo u nas 200 złotych. Jasper, radość, do domu! Dziadek w ogóle jak się zastanawiał, co się stało. Zdarza się w awanturze o kasę, że drużyna, która nie odpowiedziała na żadne pytanie w pierwszym etapie, wchodzi do finału. Tak to jest w przypadku zielonych. Mają państwo w tej chwili 600 zł. Zgodnie z regulaminem dopisujemy wam pulę ostatniego pytania. Oni dosłownie nie wiedzą, co się dzieje, no. Nie wiem. Tam każdy team nie wie, co się dzieje. 10 700, a więc w sumie zobacz! Początek finału 11 000. Oni nie wiedzą, czemu! Jezus Maria. Irena Kerry, no nie mogę. Wykierowała ich, bo nie powiedziała słowa, więc nie utrudniła. Coś pięknego. No mistrzowie, taką free kasę z nich mają, taki free ludzi. Witamy w finale. Zieloni wchodzą do gry mając 11 300 zł. No jakoś tak ta gra się ułożyła, że... Dostałem SMS-a z Radio Z, że mogę wygrać 250k w losowaniu? Jak wygram, to ci odpalę. Dobra. Ile? W sensie, kiedy dostaniesz? W sensie, czekaj. Kurde, co ja miałem się... Luj. No, jesteście w finale przez to, że obie drużyny pozostałe się po prostu wykrwawiły. Powodzenia życia. Bardzo mogliśmy was poznać. Powiedzcie, jakie są wasze zainteresowania, pani Karolina? 600 spadku. Moje zainteresowanie to zgodnie z kierunkiem studiów historia, ale też biologia, przyroda, ciekawostki również. A pan dzięki Zenon? Sepek za tego, za Primika, witam. Ogólnie wiadomości krzyżówkowe szczególnie. Arcy, bardzo machę. Lubię rozwiązywać krzyżówki. Panie Wojciechu? Zenon. Sport ogólnie, w szczególności piłka nożna, polska piłka nożna, historia Polski, ale więcej nie chcę mówić, bo mistrzowie słuchają. A pani Irena? Ja to nic nie wiem. Te pieniądze. Pani Irena? Speks podkreślenie Michael dał na Golibordę 6 zł i 66 groszy. Ci zieloni jacyś dziwnie powyginani, mam podejrzenia, że pochodzą z jakiegoś oddziału polobotomicznego. Jezus. Co ty piszesz, tupę? Normalni ludzie. Nie chcę mówić, bo mistrzowie słuchają. A pani Irena? Też ogólne wiadomości. Lubię historię, geografię. Humanistyczna. Ale powiedział pan, panie Wojciechu, że nie chcecie więcej mówić, bo mistrzowie słuchają. Tak, czujecie tak. Przed nimi respekt? Tak, tak. Nie. Nie. Oni dosłownie nie wiedzą, co się dzieje. No zobaczymy, i frikasa z nich. A ja witam mistrzów, po raz 6 w loży. Wy zaczynacie finał mając na koncie 9,5 tysiąca złotych. Czy nie boicie się? Co, Sepek? No podziękowałem. Dziękuję zielonych. Jeszcze raz za Prima. Dziękuję bardzo. Przewagi finansowej zielonych. W poprzednim. Dwa programy wcześniej graliśmy z drużyną, która miała. Różnica była około 6 tysięcy na korzyść drużyny z pierwszego etapu. Mimo to mieli prawie 15k. Udało nam się zniwelować różnicę i wygraliśmy. A powiedzcie, co sądzicie? A, wybacz, Sepek, o wybacz. Zielonych. No, widzieliście grę w pierwszym etapie. Na jedno pytanie odpowiadali, w sumie nie odpowiedzieli. Właściwie, no jak ich poznać? Ciężko cokolwiek o nich powiedzieć. Przede wszystkim są pierwszymi zielonymi, którzy będą z nami grali. A pan, panie Radosławie, czekał na zielonych, już tak, mi pan tak, to tak. Mówił w poprzednim programie. Czekałem na zielonych. No prawda, Opl. No i grali tak, że weszli do finału praktycznie bez żadnego wysiłku.
Ale jeżeli to przyniosło im dobry efekt, to taktyka uważam, że była dobra. Tylko że nie wiemy, z czego są dobrzy jeszcze. Zobaczymy to w finale i Państwa również oczywiście witamy i powodzenia. Oby dalej grali ci mistrzowie, bo dobrzy są. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy ją odczytam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, to pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam Trojan. 6 pytań. Dużo jest najlepszych. Program wygra ta drużyna, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą Wszystkie kategorię. Wszystkie są najlepsze. Dobra, spin. Wybacz, Defrot, wybacz. Ja lekko ślepawy. O, będą licytować mistrzowie. Mistrzowie na 2000. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. A, mało. Zieloni 700. Mistrzowie 1000. Mistrzowie 1000. W sumie zieloni to debile. 1200. Mistrzowie? Mistrzowie 2000. 2000, mam już dwa. 2100, co na to mistrzowie? Mistrzowie 2,5 po raz drugi. Mam 2600 od zielonych. Mistrzowie 3300. 3300 co na to mistrzowie? 3,5 po raz pierwszy. 2200. Mam 5200 od mistrzów. Co na to zielony? Ty, chyba, że odpuści. Mam 5300 mistrzów. Blokadę może zielony, ale jest głupi. Ładnie. Mjolnusz. Wypijany. Stało się to samo, co w poprzednim programie. Pan Radosław Zieloni do domu. Po prostu Jasper Radoś. Podsycił licytację Jasper i w pewnym momencie uderzył wabank. I to jest bardzo ważna rozgrywka, no bo oczywiście jeżeli mistrzowie wygrają, to praying, no. Będą mieli dużą przewagę finansową, już 14 800, no ale jeżeli nie odpowiedzą, a kategoria jest no niezbyt chętnie licytowana, biologia, to wtedy niestety będą musieli odejść z gry. Nie denerwuj. Nowymi mistrzami wtedy Ibisz. Będą zieloni. Ibisz. W puli tego pytania 14 800 zł. Proszę. Zanim przeczytam pytanie, krótka przerwa reklamowa. Bądźcie z nami. Proszę, Ibisz, bo zaraz szaleje. Do domu. Państwo finał awantury o kasę. Mamy bardzo emocjonujący moment gry. Mistrzowie zagrali wabank. No jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą grali dalej i mając na koncie 14 800 zł. Wtedy drużyna zielonych będzie miała stało tylko się to, 6 tysięcy. Poprzednim programie. Jeżeli natomiast mistrzowie się pomylą, wtedy no tak, niestety tak. Zakończą grę AB, i nowymi no. Mistrzami będzie drużyna zielonych. Oto pytanie. Jak nazywa się mięsisty, nieparzysty narząd ruchu ślimaków? Ślimaki mają całą nogę czy stopę? A racja, stopa. Było coś takiego, było. One mają albo nogę, albo stopę. Nogę albo stopę mają, nie? No pamiętacie coś? Proszę, zaufajcie dla Agaty. Stanisław potwierdza. Boże. I w ten oto sposób, bez najmniejszego wysiłku, zieloni zostają nowymi mistrzami. Nie! 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 Jak ja nienawidzę tych zielonych! Panie Radosławie, a ja, wydawało mi się, że ktoś z Państwa sugerował nogę. Tak, ale nie wiedzieliśmy. Kto to był? Agata. Ale też szkoda, mówiła że stopa. Nie posłuchaliście Państwo Pani Agaty. No ale cóż, wybraliście między... Irena Kery. Irena wykierowała. No a stopą stopę, jednak ten narząd ruchu nazywa się lipa. Noga.
Nie mogę, no. Nasi mistrzowie odnieśli. Oni byli tacy mocni. Zwycięstw w naszym programie, w tym 5 w loży mistrzów i wygrali. Uwaga! 82 tysiące 100 zł, łącznie w awanturze o kasę. Ci zieloni to odpadną w... nawet... Wygrali również samochód i tą słynną złotówkę. Co zrobicie z tymi pieniędzmi? Panie Radosławie, co pan? No pan za chwilę spodziewa się dziecka, więc wydatków będzie mnóstwo. Tak, przede wszystkim wózek, łóżeczko. Chciałem wyremontować pokoik dla dziecka. No to na to na pewno starczy wygrany. Tak. Pani Ewa, z kolei co pani zrobi ze swoją częścią? No jeszcze nie wiem, nie myślałam, że aż tyle wygram, także muszę się trochę zastanowić, co z nimi zrobić. No ale co, rozsądek czy jednak trochę przyjemności? No na pewno będzie trochę przyjemności. A jaka to będzie przyjemność? O czym pani marzy? No, jeszcze nie wiem, naprawdę. Panie Stanisławie, pan mówił na początku, że akurat ma pan trudną sytuację, jeżeli chodzi o pracę, to pieniądze się przydadzą, prawda? Się przydadzą, bo jako bezrobotny, wiadomo, zawsze pieniędzy brakuje. A panie Stanisławie, dla pana również wielkie... Co, brawa, taki geniusz jest bezrobotny? Gdyby on miał jakąkolwiek pracę w tamtych latach, Polska rocznie plus 50% PKB. Ale niestety, nikt go nie chciał zatrudnić. Pani Agato, z kolei, co pani zrobi ze swoją częścią wygranej? Prawo jazdy, jakiś kurs językowy. No i prawdopodobnie jakaś wycieczka. Dokąd chciałaby pani pojechać? Nie wiem, czy to starczy na Nową Zelandię, ale... Uciekła to powinno starczyć, wygrali państwo, no tak sobie myślę, no ponad 120 tysięcy złotych. Zobaczmy, jak nasi dotychczasowi mistrzowie wygrywali auto w poprzednich programach. Jutrajcie oglądać. Który pierwiastek... Rośliny motylkowe. Przypomnijmy sobie najpiękniejsze momenty. Za pośrednictwem bakterii brodawkowych. Azot, tak? Dobra, odpowiadać? Odpowiadamy. Azot. A kto miał taki pomysł? Tragedia, że oni odpadli. Pani Agata? A to był dobry pomysł. Azot! Kurde, oni byli tacy mocni. Szkoda. Kategoria czarna skrzynia. I słucham państwa, mistrzowie... Szkoda, że czarnej skrzyni już się nie dało kupić. Po prostu zapłacili za czarną skrzynię wszystko, co mieli na koncie. Mieli na koncie 2200 zł. Co to oznacza, tak, że stają się właścicielami tego, co jest w czarnej skrzyni. I nie zobaczymy już was tego, w loży mistrzów w następnym programie. Pamiętam. Natomiast ze stanem konta 10 600 zł jako mistrzowie do następnego programu przychodzą niebiescy. Szkoda. Na początek biorę po 200 zł od każdej drużyny i ponieważ jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju, dokładam jeszcze 5 tysięcy. Słucham państwa. Mistrzowie wabank. Czemu Jasper radość? Jasper sad. A, radość, na że wygrali złotówkę. Na licencji której firmy produkowano w Rumunii samochody Dacia? Renault. Odpowiadamy na licencji Royan, firmy Renault. Co ty pisasz? A kto to powiedział? Pan Stanisław. Pan Stanisław to powiedział? Renault. Jestem cały mokry, jak na ciebie patrzę, oglądam w wannie, oby telefon nie wpadł do wody. Motoryzacja. To nie mistrzowie dali wabank za... A tamci mistrzowie co dali, co kupili? 10K było. 8800 sprzedane. Jak miał na imię założyciel firmy Ford? Mistrzowie odpowiadają. Takie powinni mieć pytania. A nie jakieś ślimaka do sranego. To jest takie oszustwo z tym pytaniem. To nie jest biologia. Czarna skrzynia, mówię tajemnicza, bo nic innego, nie wie, nie? Co jest w środku. Mistrzowie 2700. Mam 2700. Co na to rzuci? 2700 po raz drugi. 2700. Mam 3. Może pięknie. Mam 3 od żółtych. Co na to mistrzowie? Carlton Ford. 200. Mam 3200. Co na to rzuci? 3200. Biologia taka jest? Biologia taka jest, że cię dyma. Prawda. A nie jest koperta. To jest część biologii. Więcej nic nie ma. A w kopercie... Mam dla was to, co kupiliście za 3200. Złotówkę. Ta złotówka jest wasza.
Geografia Polski. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Stary, dzisiaj ludzie kłócą się, czy mają pytonka, czy ślimaka, to mogą ich ktoś mylić? Leżą błędne myli ponadczasowi. Góry Stołowe. Góry Stołowe. Odpowiadamy, Góry Stołowe. Tak jest, Góry Stołowe. Oni wygrali w teatr Ibis, no. Ibis będzie szoferem. Proszę Państwa, i wszystko jest jasne. Program wygrali mistrzowie. Farmacja Alfa. Jakby takie pytanie w biologii mogło. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Mistrzowie 1000. Mam 1000 od mistrzów, 1000 po raz a noc. I 1000 jak weźmiesz dzień, to czy cię czyści. A w kopercie... Seat Ibiza! No, mają Seata. Wozi ich do teraz? Ibis? Seatem? No. Jak nazywa się ten przedmiot? Minuta na zastanowienie się. O nie. Odpowie Agata. To jest kółko do serwetek. A mamy jakąś serwetkę? Nie, to nie. Jakby to wczoraj, nie? Klasik. Nie wiem, jakoś to tak wygląda, że to się, serwetka się przez to wkłada. I to na pewno jest do serwety? No tak mi się wydaje. I to była odpowiedź? Tak. Tak jest! Dzisiaj również... Widzowie, Agata w dzisiejszych czasach ma 40 lat. Za ile? Rozumiesz? 700 zł. Za 700 zł. Zobaczmy, czy się opłacało. Koperta, a w kopercie? Co ty ile myślicie? Defrost. A może? 1500. Może tak było. 5000 złotych! Dalej jest piękna flucer. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słuchaj, ja nie zaprzeczam i nie mówię nic. 1200 złotych. Ty, wyobraź sobie, że będzie kompilacja później z najlepszych momentów zielonych. Oni dosłownie... Na nawet jedno pytanie jeszcze nie odpowiedzieli, a są mistrzami. Ty to rozumiesz? 600! Wabank! Mam wabank! Jak nazywa się artysta, z którego repertuaru pochodzi zaprezentowany fragment piosenki? Odpowie pan Stanisław. Proszę bardzo. Tak, Rukaszy, no. Tak jest! Ale to nie od niej, ona jest mądra. Boli cię to? Boli. Bo nienawidzę tych zielonych ścierów. Drobne, aromatyczne rodzynki pochodzące z Grecji. A to było kasztany. Sułtanki, rodzynki sułtańskie. Najlepszy moment, jak ktoś inny źle mistrzowie powiedział. Mistrzowie nie wiedzą. Tak Korintki. Będzie, tak będzie u zielonych. To byłaby dobra odpowiedź. Tylko ludzie źle mówią. A nasz program po raz piąty wygrała to. Drużyna mistrzów. I Państwo tylko dzisiaj wygrali 14 200 zł. W sumie w awanturach o kasę wygrali Państwo już 82 100 zł i samochód. I to Was po raz szósty będziemy gościć w loży mistrzów. Szkoda tych mistrzów. Kurde, szkoda. Wielkimi brawami żegnamy naszych mistrzów. Dziękujemy Wam bardzo. Brawo. Irena, nie keruj już filmu, nie denerwuj. A nowymi mistrzami będą zieloni. Przypomnę Państwu Karolina Lekan, Zenon Andrzejewski, Wojciech Dymerski i Irena Zych. Irena Kery. Keruję film. No nie mogę. Jakie macie odczucia po tej grze? Jak mówiłam, nie mieliśmy, nie obawialiśmy się przeciwników, więc okazało się, że daliśmy im radę. Random brud w teamie. A ja tylko przypomnę Państwu, że nasi mistrzowie zostali mistrzami, nie odpowiadając na żadne pytanie. Tak się ułożyła gra. A Irena na to? Klasycznie, kieruje. Tak się ułożyła gra, że Wasz sposób gry tak, opłaca no. Wygraliście 6000 zł i to Was powitamy Koniuszy. W loży mistrzów w następnym programie. Chyba. Natomiast jeżeli Państwo Sześćka do domu, Jasper Rados. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia. Szkoda, że na minus nie mogą być, to by im jeszcze zabrali.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję wygranej. Panie Stanisławie, dziękuję bardzo. Pani Karolino. Nie mogę, no nie odpowiedzieli na żadne pytanie. Przepraszam, dziękuję. Dziękuję. Gratuluję. Nie patrzę teraz, gonił kotów, ale widzą wyśli, jak ty to zobaczysz. No co, no szkoda tych mistrzów, bo dobrzy byli bardzo. Nie oglądamy już. To jak mistrzowie przegrali, jak nie odpowiedzieli na nic samci, no mistrzowie odpowiedzieli źle. Sadge. Ważne. Lekko Susi, ten film się zapowiada. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę